Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i witam Was w kolejnym odcinku z serii Heroes 3 od A do Z. W tym odcinku, tak jak w tytule, postanowiłem, żebyśmy zajęli się takim aspektem gry, jakim są skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe mogą być bardzo przydatne, dlaczego zaraz Wam pokażę. Okej, bez zbędnych ceregieli przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy głównie od interfejsu, czyli przemieszczanie się pomiędzy bohaterami. No to zastępuje nam tutaj klikanie tego następnego bohatera klawiszem H. Klawisz H służy na przełączanie się między bohaterami. Analogicznie, jeżeli mamy przełączanie się między bohaterami, możemy mieć również pod literką T przełączanie się między zamkami. Swoją drogą, zobaczcie, jaka nazwa Agony, zajebista. Okej. Literką T przełączamy się między zamkami. Kolejnym z przydatnych rzeczy jest również literka M, czyli w miejsce, które sobie zaznaczyliśmy, możemy literką M idziemy w tamto. No tutaj widzicie, dostaliśmy zadanie. Super. Okej. Kolejnym rzeczy K. Kingdom, przegląd królestwa, bywa przydatny, tego paska bocznego najczęściej nie używam, bohaterów też tutaj możemy sobie poglądać, widzicie, możemy wejść sobie wprost w jednostki, najczęściej używam tego, żeby zobaczyć, ile mam kopalni, na przykład jaki mam przychód dzienny, głównie do tego zdaje się to być przydatne, tu też możemy obejrzeć umiejętności, no ale to jakby nie jest to najistotniejsze, możemy sobie też, widzicie, zmienić tutaj, żeby pokazywać miasta zamiast bohaterów, tak? Taka głupotka, ale kopalnie bywają czasami przydatne. Okej, z kolejnych rzeczy, które bywają przydatne, jest C, czyli jesteśmy w czarach. Tutaj pamiętajcie, że są zawsze rozróżnienie na czary bitewne i czary podróży. Tu mamy akurat na tym bohaterze, mamy tylko magiczną strzałę. Tant powinien, wiem, mieć animatora, ale jakby tego bohatera trochę przerobiłem. Więc literką C włączamy okno czarów. Okej, z kolejnych rzeczy, no to z, literka Z, no i nasz bohater usypia. Czyli jeżeli chcemy kończyć tur, nie będzie on uwzględniany w tym, że nie wykorzystał jeszcze całego ruchu. Jak już uśpiliśmy, możemy nacisnąć trąbeczkę, czyli W, obudzić go. Teraz zwróćcie uwagę, że gdybym chciał nacisnąć klawisz H i przełączyć się między bohaterami, widzicie, nie mogę. Muszę po prostu wejść na bohatera i dopiero wtedy mogę odblokować to W. No bo jeżeli śpi, no to jakby nie uwzględnia go w tej liście bohaterów, których posiadamy, prawda? Okej, z kolejnych rzeczy, no zobaczcie, jak weszliśmy już tutaj do pana jasnowidza, czy kto tamkolwiek był, no to jeżeli zapomnimy na przykład, jakie mieliśmy misję, albo chcemy się rozejrzeć, klikamy sobie Q i możemy zobaczyć, jakie mamy aktualne zadania do wykonania. Może przy jednym zadaniu to nie jest jakieś ciężkie, ale wiadomo, jak jest tych zadań więcej czasami w kampanii, to bywa przydatniejsze. Okej. Co mamy dalej? Ta gra nie byłaby sobą, no gdyby nie kończenie rzeczonej tury, czyli właśnie E, pod klawiszem E kończymy turę. No i zobaczcie, teraz jeżeli mamy bohaterów, którzy nie są uśpieni, no przypomina nam, że bohaterowie jeszcze mieli ruch. Gdyby oni byli uśpieni, no to by nam gra sama sobie zakończyła turę. Okej, co do kilku jeszcze rzeczy. Spacja. Przykładowo spację, widzicie, przesuniemy tutaj, naciskamy spację, centruje nam na okno, na bohatera, albo na budynek, tak, czy jesteśmy tutaj na przykład. O, budynku akurat nie centruje, na bohatera centruje. No popatrzcie, nawet sam się czegoś nauczyłem przy okazji. Ale na pewno, co warte zauważenia, to jeżeli jesteśmy przykładowo u jasnowidza. Klikamy spację i jesteśmy analogicznie w tym samym budynku. Zamiast robić tak głupkowaty ruch, czyli wchodzić i wychodzić, a zwłaszcza, że na przykład niekiedy wychodząc, nie wiem, z portalu ziemi, tak, z wyjścia do podziemi, czasami na przykład stoją przeciwnicy i nie mamy możliwości wykonać tego ruchu. Więc wtedy po prostu naciskamy spację i jesteśmy z powrotem w tym samym budynku. To też, jeżeli by ktoś chciał czasami używać, to przykład w kopalniach, jeżeli jesteśmy przy jakiejś kopalni, naciśniemy spację, to możemy zostawić w kopalni garnizon. Nigdy z tej opcji nie korzystałem, komputer czasami lubi, ale nic dobrego. Okej, okay. Co mam jeszcze dalej? No, wiadomo, strzałeczki, czyli góra, dół, lewo, prawo. Mamy strzałeczki, możemy się ruszać. Analogicznie jeszcze mamy numloka, czyli 7, 9, 1, 3, ruszamy się na skosy. Temat ruchu omawiałem, tu widzicie, że nam spada troszeczkę tego ruchu. Temat ruchu już był omawiany przeze mnie, więc nie będę się w to zagłębiał. Co do dalszych rzeczy? No, mamy tabulę. Widzicie, tu się otworzyło okienko pisania, malutkie. Możemy sobie napisać cześć. Okej, ale ten tabulator również służy do cheatów. I widzicie, i tutaj na przykład w oknie multiplayera możemy tak komunikować się z innym graczem. Analogicznie, tak jak mówię, możemy tędy też wpisywać kody. Moi Państwo, do czego nie zachęcam. Lepiej grać na pionku niż wpisywać kody. Okej, klasycznie. Enter służy jako potwierdzenie, czyli no właśnie, zaznaczymy tak, enter, jesteśmy w nim. Enter, rekrutujemy wojsko przykładowo. Tak, no Enter, klasycznie potwierdzanie. No i też służy do rzucania okienek, bo widzicie, w wersji HD tych okienek się tutaj nie pojawia dużo na pulpicie, tylko pojawiają się tutaj z boczku, tak, żeby ułatwienie dla gracza. Ale jeżeli nie posiadacie wersji HD, to jak najbardziej Enter możecie te okienka zrzucać. Co jeszcze? No jesteśmy w zamku, możemy nacisnąć Escape'em, wychodzić, a jeżeli nie jesteśmy w zamku, no to Escape'em możemy zakończyć grę. No ale tego na razie nie chcemy zrobić. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do okna walki. Okay, wejdźmy sobie, tutaj mamy pana Talona. Mamy z nim bitwę. Jakie są opcje klawiszowe, których najczęściej używam? No, klawisz, którego używam najczęściej w bitwie, to jest literka W, czyli odczekaj. W i D, czyli defend, broń się.
również C, czyli cast, czyli czary. Albo C po prostu od czary. Widzicie, C mamy księgę czarów, W poczekaliśmy, a nasz komputer rzucił magiczną czarodziejską kamienną skórę. Super. Literką D możemy się bronić, teraz klikamy C szybciutko i puszczamy czarne przeciwnika. Z rzeczy jeszcze przydatnych S, no to wiadomo, surrender, poddać się, oraz R, czyli retreat, czyli ucieczka. Mamy jeszcze O literkę, tak żebyśmy mogli sobie zobaczyć opcje walki. To troszeczkę przyspiesza, nie jest to jakoś istotne, najistotniejsze są jednak te W i D i C. W, D i C. Więc no jakby te skróty są według mnie najlepsze. No teraz zróbmy surrender, wycofajmy się z bitwy. Ohoho, teraz możemy właśnie, jak mieliśmy opcję ucieczka, no to zostajemy z całą armią, którą mieliśmy w momencie ucieczki. No i cóż, moim zdaniem to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek o skrótach klawiszowych. Napiszcie, jeśli pominąłem jakieś, które według Was mogły być ważne, to postaram się je dodać w adnotacji. A tymczasem co, już trzymajcie się ciepło i cześć!